Witajcie Drogie Dziwiarki, spotykamy się w grudniu. Jest to taki miesiąc, kiedy jeszcze dzierkamy rzeczy zimowe, jesienne, bo zima, bo śnieg. Wprawdzie śniegu jeszcze nie ma, ale pewnie jak to w naszym klimacie wczesną wiosną nadejdzie. Także jeszcze w tym odcinku chciałabym Wam pokazać dzieniny zimowe i włóczki zimowe, ale będzie już taki powiew wiosny kolorami i włóczkami. Także zacznijmy od włóczki, która mnie zauroczyła. Jest to włóczka Rosalba. Kolory układają się w pasy w różnych zestawieniach kolorystycznych. Jest bardzo lekka, jest taka puszysta. Jest to mieszanka wełny z poliamidem. Dużo wełny, 75% i 25% poliamidu. I z takiego motka, który waży 100 gramów, możemy zrobić taki komin. Proszę tutaj, pokażę do tej kamery. To jest komin z jednego motka. I to, co wymyśliłam, popularny wzór fal na druty numer 5,5. Spisałam wzór tego komina, który właśnie można pobrać na naszej stronie. Także zachęcam, może być węższy, może być szerszy, jak ktoś chce na dwa razy. Motyw jest na 18 oczek, także wielokrotność osiemnastki należy ująć w swoich obliczeniach. I jeden moteczek, bardzo szybko się to dziergało, ponieważ włóczka sama płynęła po drutach. Dzianina jest ciepła, kolorowa, zwraca uwagę w sam raz na zimowo-jesienne szare dni. Także to jest jedna z moich propozycji wykorzystania włóczki Rosalba. To jest szerokość komina. Tutaj jest taki długi, także jest dosyć długi. Szeroki może być na jeden motyw mniej, może być na dwa motywy więcej. Wszystko zależy od Waszych inwencji. Do takiego właśnie wzoru komina można też użyć innych włóczek oczywiście, na przykład włóczki Novena Color. Nie mam jej tutaj, żeby Wam pokazać, ale doskonale ją znacie. Novena Color, włóczka również nadaje się na to, taka jak Mille Colori, Sock and Lace. To są cieńsze włóczki, ale taki komin również można z tego zrobić. Także to jest pomysł wykorzystania włóczki Rosalba. Rosalba, producent Langiers. Także zachęcam do zapoznania się z tą włóczką. Jest to projekt jednomotkowy. Następną rzeczą będzie czapka. Czapka i sposoby mocowania pomponów. Tutaj pokażę. Czapka, która mnie bardzo zauroczyła dzięki temu, że zostały pomieszane dwa różne rodzaje włóczek. Tutaj pokażę włóczkę. Część szara jest wykonana z włóczki Merino Plus Color. Jest tu w szarościach, czyli kolor numer 05, a ta część górna, łącznie z pomponem, jest wykonana z włóczki Yara. I właśnie teraz pokażę tutaj włóczkę Yara, tutaj, w szarościach. Jest to bardzo interesująca mieszanka, może już książkę zamknę i tutaj sam moteczek położę. Jest to bardzo interesująca mieszanka różnych włókien, bawełny 40%, wełny, moheru, poliamidu i elastanu. Jest ciepła, każdy kolor ma taką czarną, tutaj mam w fiolecie, tę część, z której ja dziergałam czapkę. Jest zawsze czarna osnowa i kolorowe włoski na tej osnowie. Także włóczka Yara firmy Langiers. Spróbowałam zrobić model czapki, który właśnie w tej gazetce znalazłam. Wzór na ten komin możecie znaleźć na naszej stronie. A efekt mojej pracy jest tutaj. O tak. Pokażę najpierw do tej kamery. A teraz na płasko. Może w ten sposób, w jaki to było dziergane, o tak, nie wygląda to na czapkę, wygląda raczej na fragment rękawa w dziwnej konstrukcji. Gdy zaczynałam dziergać, Radek się mnie pyta, czemu będę chciała rękaw założyć na głowę. No, ale to jednak po zakończeniu, po podwinięciu, jak jest na zdjęciu, to już przypomina czapka. Poza tym, jak już się to założy na głowę, i ponaciąga, głowa ponaciąga w każdą ze stron, to już jest czapka na 100%. I chciałam Wam właśnie jeszcze opowiedzieć,
We wzorze, który przetłumaczony jest tak jeden do jednego, całość, ja lubię czapki, które mnie obciskają głowę, czyli takie są ciasne i elastyczne, nadające się, a we wzorze było 90 parę oczek, ja zrobiłam na 20 oczek mniej i to jest na mnie objętość ok na moją główkę. Także przetłumaczony wzór jest jeden do jednego, ale też na końcu są moje uwagi, jak ja zrobiłam na mój rozmiar głowy tę czapkę. I właśnie przy okazji takiej czapki, tam był pompon wykonany z włóczki, taki jak była dzierkana ta część górna, ale przy okazji tej czapki chciałabym Wam pokazać, jak mocuję pompony. Tutaj pompony znane z naszego sklepu, w różnych postaciach. Tutaj mam taki właśnie jeszcze z tą nitką. Ale ten pompon, o ten, zmieniłam. To znaczy, do jego części, tu gdzie była ta nitka, przyszyłam zatrzask. Tutaj odsunę. Przyszyłam zatrzask niteczką, jakąś taką mocniejszą. Niteczkę tę czarną właśnie, która wystawała z pompona, skróciłam i schowałam nadmiar pod ten zatrzask. No tutaj mam zatrzask, a do czapki, czyli taki zatrzask, który można kupić u nas w sklepie. No proszę. Oczywiście może być jakikolwiek, no my mamy takie dwa rodzaje zatrzasków. A do czapki przyszyłam drugą część zatrzaska. Także tutaj mam jedna część, a tu jest druga. I teraz pompon sobie montuję do czapki za pomocą klika i już mam. Gdy trzeba czapkę wybrać, odpinam i już problemu nie ma z wypraniem czapki. Także to jest jeden ze sposobów mocowania pompona do czapki. Innym sposobem, który kiedyś podpowiedziała nam pewna klientka naszego sklepu, a który według mnie jest tak fajny, że warty tego, żeby Wam powiedzieć, jak to było. Ona pompony przyszywa od wnętrza czapki, przyszywa guzik tą niteczką, którą mamy w pomponie, igłą. I tutaj przyszywa, ja tutaj wzięłam taki, jaki miałam pod ręką guziczek, oczywiście powinien być jakiś plastikowy, lekki, mój jest drewniany. I przyszywamy tą niteczką od pompona, przyszywamy ten guzik tutaj z tej strony. I wtedy pompon się trzyma na tym guziku. Także takie dwa sposoby montowania pompona do czapki mogę Wam pokazać. Także tutaj mamy na zatrzask, może być sposób na guzik. Można też oczywiście najzwyklej w świecie tę niteczkę pompona przyszyć do wnętrza czapki, tylko że to wtedy jest już sposób taki, że w strukturę czapki ingerujemy. Także tutaj mamy takie sposoby. Włóczka Yara i Merino Plus kolor. Pompony dostępne niebawem będą uzupełnienia na naszej stronie rozmiarów pomponów, także zajrzyjcie, może jakiś wpadnie Wam w oko. Także to jest jeden z tematów, który chciałam dzisiaj poruszyć. Następnie chciałabym Wam pokazać włóczki zimowe, które pojawią się na naszej stronie w najbliższych dniach. Jest to włóczka, tutaj piękny kolor, jest to włóczka Dipinto, kolorowa, bardzo kolorowa, mieszanka wełny z akrylem, 100-gramowy motek, bo ten moteczek ma 100 gramów, ma 360 metrów, no i kolory układają się bajecznie, tak jak nazwa wskazuje, po prostu jak malowane. Dostępna jest w kilku kolorach, różne, tu mamy dużo różu, nadaje się na akcesoria typu czapka, szalik, komin, może być i na sweterek, tutaj jest taki w turkusach kolorek. Tutaj mamy dla wielbicielek szarości żółtego i w turkusach. Także włóczka Dipinto, a tutaj takie dwa małe cukiereczki. Teraz Wam pokażę. O tak. Jest to włóczka Lace, mieszanka moheru z jedwabiem.
w maleńkich moteczkach, takich 25-gramowych, i taki jeden moteczek posiada aż 300, ponad 300 metrów włóczki. Jest to jeden z najcieńszych tak zwanych heat silków dostępnych na rynku. I dzianiny z tego są, przypominają pajęczynki, takie prawdziwe pajęczynki. To są akurat dwa nowe kolory, bo sama włóczka jest dostępna na naszej stronie od paru tygodni. Także tam są szarości, różne odcienie różu, bakłażana, a tutaj dochodzą takie dwa kolorki, czerwony i zielony. Także to też będzie dostępne niebawem na stronie. A tutaj w tych dwóch ostatnich segregatorach powiew wiosny. Wprawdzie sama włóczka nie jest taką typową włóczką letnią, ale kolory już pachną wiosną i latem. Jest to włóczka skarpetkowa. Może. Nazywa się Super Socks Kaszmir firmy Langjans. Jest to mieszanka wełny, poliamidu i ma 10% kaszmiru. Dzięki dodatkowi kaszmiru jest naprawdę dla każdej skóry niezwykle miękka i delikatna. Tutaj mam, oczywiście z takiego jednego motka wyjdzie para skarpet, wyjdzie niewielka chusta, może być z dwóch, trzech motków na sweterek. Kolorki są właśnie już takie pastelowe i wiosenne, pachnące latem, choć skarpetki z takiej włóczki to cały rok, myślę, się przydadzą na stopkę, mieć takie właśnie ciepłe. Tutaj ta włóczka już jest na stanie. Jest to nowość firmy Alize. O, tak kolory się układają. Dostępna w 12 kolorach. Tutaj mam przedstawicielkę jednego w niebieskościach i turkusach. Gruba włóczka na grube akcesoria domowe, nadaje się na poduszki, etui, na kocyki, na koce. Głównie akcesoria domowe, myślę, że to przede wszystkim włóczka typowa na takie rzeczy. Tutaj mamy, to już jest i kolorami, i charakterem włóczka typowo wiosenno-letnia. Włóczka nazywa się Ayumi. Ayumi od firmy Langjans, mieszanka bawełny i poliamidu, 100-gramowy motek, ma 700 metrów, czyli bardzo dużo tej włóczki jest w takim motku. Kolory się układają w takim właśnie, z takim efektem ombre, czyli od najjaśniejszego do najciemniejszego lub odwrotnie. I no, jak widać, pachną wiosną i latem, są soczyste, niektóre pastelowe. Nadaje się na chustę, na top, na sweterek letni, być może nawet na sukienkę. Tak właśnie w temacie sukienek chciałam Wam jeszcze pokazać, tak na zupełny koniec. To jest włóczka Italian Tweed. Italian Tweed, mieszanka wełny, jedwabiu i poliamidu. To jest w trakcie pracy włóczka, czyli jeszcze nieskończona dzianina. Tutaj pokażę, jak to. Mam jeszcze niteczki wystają. Tak się ułożyła ta włóczka, te tweedowe zgrubienia w dzianinie. Gdy patrzyłam na skład tej włóczki, pomyślałam sobie, że idealny skład na użycie jej jako materiału do sukienki, ponieważ dodatek poliamidu zazwyczaj wzmacnia dzianinę. Także mam na razie korpus, brakuje mi rękawów. I myślę, że to nie zajmie mi dużo czasu, ponieważ dzierganie z tej włóczki jest naprawdę przyjemne. No i myślę, że to taki jeden z przykładów wykorzystania włóczki Italian Tweed. W dzisiejszym spotkaniu to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na następny odcinek.